Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Nazywam się Ania Mawliczek. Wspólnie z Maćkiem Mielczakiem poprowadziłem dzisiejsze spotkanie z Mateuszem Kijowskim, liderem i założycielem Komitetu Ochrony Edukacji. Dziękuję za zaproszenie i za przyjście Państwa. Tylko jedno sprostowanie. Założycielami KOR-u jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy się pierwszego weekendu zrzuciło, żeby ten KOR zakładać. Ja tylko założyłem grupę na Facebooku, a już każdy podał. Idę już teraz, tak. Ja również bardzo dziękuję w imieniu Komitetu Ochrony Demokracji w Koszalinie za przybycie Państwa. Dzisiejsza formuła spotkania będzie taka formuła różna. Będziemy chcieli, aby to Państwo zadawali pytania na Mateusza. I myślę, że podebatujemy, porozmawiamy wspólnie, porozmawiamy sobie. Ja pozwolę może takie pierwsze pytanie zadać właśnie Mateuszu. No powiesz, jak to się wszystko zaczęło? Może podsumujesz ten pierwszy rok, przecież niedawno minął pierwszy rok istnienia KOR-u. No. Zaczęło się tak, że rok temu w połowie listopada trochę zachorowałem. Siedziałem w domu przy komputerze i 19 listopada znajoma na Facebooku mi wysłała na czacie link do artykułu Krzysztofa Łazińskiego. Artykuł się nazywał Trzeba założyć KOR. Było to opublikowane na studiu opinii. Do tej pory można tam znaleźć. Ja przeczytałem artykuł, był ciekawy, napisałem, no i co? Napisałem, no i zrób coś. Po prostu nie wiem, że to udostępniłem u siebie na Facebooku, na swojej osi czasu. I ludzie zaczęli klikać, że to lubią, udostępniać dalej. Znaczy, zobaczyłem, że polubiła, udostępniła dalej Danuta Kuronia, żona Jacka Kuronia. No ponieważ artykuł oczywiście, jak Państwo wszyscy zapewne wiecie, porównywał sytuację w latach 70. do sytuacji po ostatnich wyborach i mówił, że powinniśmy działać w tej chwili w trybie zbliżonym do KOR-u, no to tutaj Danuta Kuroń wydawała mi się jakimś takim sygnałem, że coś więcej trzeba zrobić. No i właśnie myślałem, dobrze, założymy grupę dyskusyjną, będziemy się wymieniać artykułami, rozmawiać, wspierać, być może wielokrotnie przez ostatnie lata zdarzało mi się takie grupy na różne tematy zakładać, no bo jak się pojawia jakiś problem, najlepiej się rozmawiać. No, ostatnia grupa przed tą, jaką założyłem, po dwóch miesiącach miała 200 osób mniej więcej i sobie rozmawialiśmy o jakichś tam problemach. Kiedy powstała grupa KOR-u przed południem 19 listopada, do wieczora już miała 100 osób, a następnego, a mimo że zaprosiłem tam tylko 4 osoby, żonę, kuzyna, z którym kilka miesięcy wcześniej rozmawialiśmy, coś trzeba zrobić, bo to było chyba już po wyborach prezydenckich, więc już byliśmy mocno zmartwieni i jeszcze dwóch jakichś znajomych, którzy zastąpią opinii. No właśnie, po kilku godzinach 100 osób, następnego dnia rano 200, w południe 300, zadzwoniłem szybko do znajomej z dzieciństwa jeszcze artystki, żeby mi zaprojektowała logo jakieś, bo musimy mieć jakąś identyfikację, skoro ludzie tak mają, a już koło południa zadzwoniłem, o 14 dzwoniłem znowu, żeby się pospieszyło, że 450 osób. Już trwały dyskusje nad manifestem programowym KOR-u, no i trzeba było zaraz opublikować manifest, potrzebne logo, proszę jakoś poskładać, o 14.30 przysłałam mi to logo, 7 propozycji, zrobiliśmy na grupie głosowanie w dwóch turach, bo dwa projekty się wyróżniały, ostateczny projekt, który wygrał Państwo znacie, wielu z Was ma go w tej chwili przypięty. No i do wieczora już było 1700 osób, następnego dnia w sobotę 21 było 17 tysięcy, a w poniedziałek rano 30 tysięcy ludzi i wszyscy, no wszyscy, oczywiście nie wszyscy pewnie tak mówili, ale zdecydowana większość mówiła, nie bądźmy tylko facebookowymi klikaczami, trzeba założyć organizację, trzeba się wziąć do roboty, trzeba wyjść na ulicę, trzeba coś zrobić, bo tak dalej być nie może, bo musimy zaprotestować, bo musimy się pokazać. To trzeba się było za to wziąć, no i jakoś zorganizowaliśmy wszyscy, skrzyknęliśmy, zaczęliśmy szykować działania, spotkania w regionach lokalnych. Pierwsze spotkanie na Olesińskiej w Warszawie, dokładnie tydzień po założeniu grupy, czyli to był 26 listopada. Przygotowaliśmy salę na 50 osób.
na listę obecności wpisało się 220. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj przyszło w tej chwili 300 osób, pewnie trochę więcej, bo więcej niż 50 siedzeń. To jest, było tak, co chwila padała komenda, każdy, kto siedzi na krzesełku, unosi się krzesłem i pół metra do przodu. I znowu, i jeszcze, w końcu siedzieliśmy tak twarzą w twarz przy tym stole, właśnie ściśnięci i spoczeni. Następna komenda była z tym, wynosimy stoły, na których są listy obecności, żeby ludzie z korytarza mogli wejść. No było to ogromne, ogromne wrażenie, rzeczywiście ta energia, która się wtedy wyzwoliła, która w jakiś sposób widać była gotowa, czekała w nas wszystkich po tych strasznych wydarzeniach, powiedzmy sobie szczerze, początku listopada zeszłego roku. Pamiętamy wszyscy oczywiście, jak prezydent nie chciał przyjąć ślubowania od sędziów, a potem innych sędziów nad ranem zaprzysięgał go, żeby nie źle wybrani. Pamiętamy wicepremiera Glińskiego, który zwalniał dziennikarkę w telewizji, bo mu zadawali właśnie pytania, jak chciał cenzurę prewencyjną w teatrze stosować. Pamiętamy cudowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta. No, to wszystko i chyba największe wrażenie na wszystkich zrobiła debata w Sejmie, tak mi się wydaje, nie wiem jak Państwo oceniacie, kiedy była dyskusja o Trybunale Konstytucyjnym, o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, kiedy odwoływano uchwały poprzedniego Sejmu i kiedy to był ten pierwszy moment, kiedy wszyscy chyba zobaczyli i zapamiętali na zawsze tak zwane dziewczyny z Nowoczesnej, panie posłanki, które niezwykle merytorycznie i tak konkretnie, bardzo rzeczowo, bez emocji wielkich punktowały tę ustawę, mówiły dlaczego poszczególne zapisy są złe, z czym są sprzeczne, gdzie są niezgodne z konstytucją. I co pewien czas kamera tak zjeżdżała na pierwszą ławkę, pierwszy rząd po prawej stronie sali i tam siedział pan prezes z takim uśmiechem dosyć bezczelnym, jakby chciał powiedzieć, no i co mi zrobicie? Ta arogancja, taka zadziorna, przekorna, chęć pokazania, że mogę mieć was wszystkich w nosie i nie jesteście w stanie nic zrobić. Myślę, że to spowodowało, żebyśmy się wszyscy tak ruszyli. Co się stało przez ten rok? Oczywiście zorganizowaliśmy się. Ja mam w tej chwili, jestem w tournée po Pomorzu, więc mam w ciągu 3 dni 4 czy 5 spotkań. Za chwilę Kołobrzeg, potem Słupsk, potem Kujawsko-Pomorskie. Ale takich spotkań Państwo macie tutaj regularnie, spotkania przyjeżdżają różni ludzie, spotykamy się, dyskutujemy i to się dzieje praktycznie w każdym mieście w Polsce. I to jest niezwykle ważne, że nam się zaczęło znowu chcieć zastanawiać, myśleć, spotykać, rozmawiać. Myślę, że to jest najważniejsze, co KOD mógł zrobić i to, co jest najbardziej potrzebne, żeby obywatele się znowu zaangażowali we wspólne sprawy. Myślę, że wszyscy tutaj pamiętamy rok 89, kiedy wydawało się, że skończyła się historia. Cały świat właściwie stał się wolny, powiedzmy tam na przełomie 80. i 90. Wszyscy zaczęli budować demokrację, już nic nie było do zrobienia. Właśnie nawet Fukuyama napisał książkę Koniec historii. No i wtedy padło takie hasło bardzo ważne dla naszego powodzenia gospodarczego. Być może dzięki temu hasłu byliśmy przez parę lat zieloną wyspą na mapie Europy w czasie kryzysu. Hasło, że każdy jest kowalem własnego losu. Gospodarka oparta o przedsiębiorczość obywateli jest niezwykle silna i odporna na różne zawirowania. Ale niestety nikt nie rzucił hasła o tym, kto jest odpowiedzialny za wspólne sprawy. I tak jakoś się wszyscy skoncentrowaliśmy na sobie, przestaliśmy się zajmować tym, co między nami się dzieje. No i teraz musimy nadrobić te 27 lat, kiedy każdy się zajmował sobą. Musimy znowu stworzyć więzi społeczne, stworzyć jakąś siłę, żeby być realnym partnerem dla polityków. Politycy powinni być naszymi pracownikami obywateli. My ich powinniśmy zatrudniać do konkretnych zadań, projektów, mówić im, czego oczekujemy, wybierać, które rozwiązania są lepsze. To kiedy my nie potrafimy z nimi rozmawiać, mówimy, polityka jest brudna, nie będziemy się angażować, nie warto, nas nie słuchają, to tak nic się nie zmieni, to ja może wyjadę, tak? Wtedy nie mamy wpływu i ta polityka nas odstręcza. Musimy się przełamać na taki podział, musimy pokazać, że obywatele wspierają polityków, a politycy słuchają obywateli. Wtedy możemy zbudować silne społeczeństwo i silną politykę i wszystkim nam się będzie żyło lepiej.